Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry kochani, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Moją gościnią jest Angie Wróbel. Cześć, witam serdecznie. Angie jest instruktorem z 5-letnim doświadczeniem z Pabianic. Oprócz szkoleń prowadzi również salon, ma swoje stylistki i punkt sprzedaży, również w Pabianicach. Na jakiej ulicy, moja droga? Pabianice, ulica Majdany 5. Zapraszamy serdecznie, a dzisiaj będziemy sobie rozmawiać luźno na temat naszych spostrzeżeń odnośnie mediów społecznościowych. Większość z nich mamy taką samą, jednej rzeczy się różnimy, o tym właśnie porozmawiamy. Kochani, media społecznościowe to jest absolutny obowiązek każdej stylistki paznokci i tutaj jesteśmy zgodne co do tej tezy. Tak, uważam, że to stało się nieodłącznym elementem naszej pracy, zarówno pracy stylistek paznokci, jak i instruktorów i po prostu trzeba się tego nauczyć, jak robienia paznokci i działać. Mhm, dokładnie. I jeżeli planujesz swoją karierę jako stylistka, właścicielka salonu, a może marzyć się kariera instruktorska, to mogę powiedzieć z ogromnym przekonaniem, jeżeli nie umiesz w media społecznościowe, to będzie Ci ciężko. Tak, potwierdzam i pamiętam słowa Magdy. Parę lat wstecz, jak ważne jest udzielanie się w mediach społecznościowych, kiedy każda z nas uciekała i chowała się przed telefonem i nagrywaniem relacji na Instagramie. Tak, przyznaję, jest to przyszłość i po prostu trzeba się przełamać i działać. I nie ma odwrotu. To na pewno się nie cofnie, więc musimy się przystosować. Plus jest taki, że każdy się może przełamać i spróbować. Mamy w zespole, w naszym teamie Indigo, kilka takich przypadków dziewczyn, które były, jak powiem, nogą. To się chyba żadna z nich nie obrazi, bo je bardzo, bardzo cenimy, bardzo lubimy. Są rewelacyjnymi instruktorkami. Świetne dziewczyny. Natomiast za każdym razem, jak im mówiłam o mediach społecznościowych, to im się włos jeżył na głowie. A jak teraz oglądam ich Instagramy i lajkuję i się cieszę i jak się nasza Ania w ogóle odpaliła w te storiesy tak, takie TikTokowe. Rewelacja. Słuchajcie, każdy może, tylko wydaje mi się, że kluczem jest nie traktować siebie aż tak poważnie. Nie przejmować się tym, że akurat dzisiaj nie wyglądamy najpiękniej. Nie szukać tego, że nie mam dzisiaj umytych włosów, a może przypadkiem mam przebarwienia, może mi naczynko pękło na prawym policzku. Nieważne, słuchajcie. W mediach społecznościowych liczy się autentyczność i ciągły kontakt z klientem, z potencjalnym klientem i z tym, który już do nas przychodzi. Tak, chodzi o to, żeby po prostu nasz odbiorca nas poznał, polubił osobiście, tak? Kursantki też wybierają instruktorów z różnych przyczyn. Komuś pasuje właśnie sposób bycia. Oczywiście wiedza jest tutaj priorytetem, ale przy dzisiejszej konkurencji no, trzeba jakoś się też wyróżnić, pokazać, zdobyć zaufanie naszego odbiorcy, zarówno jako stylistkę, jak i jako instruktor. Jest też takie twierdzenie, powiedzenie, że branża paznokci siedzi na Facebooku. Teraz, czy my się, Angie, z tym zgadzamy? Myślę, że częściowo tak. Tak, nadal jeszcze nasi odbiorcy gdzieś tam ten kontakt przez Facebooka łapią, natomiast Instagram też jest bardzo ważny i myślę, że to powinno jednocześnie jedno z drugim fajnie współgrać. Właściwie powinniśmy uderzać w każdym możliwym kierunku, żeby do tego naszego odbiorcy dotrzeć i tutaj mogę podać przykład, gdzie często wydaje mi się, że tymi swoimi treściami gdzieś aż zarzucam moich odbiorców, natomiast zdarza się, że się okazuje, że po 5 latach przychodzi klient do sklepu i mówi mi, że nie wiedział, że sklep jest w Pabianicach, więc daje mi to tylko świadomość taką, że faktycznie jest tego dużo w internecie i trzeba cały czas się pokazywać, żeby ludzie o nas po prostu wiedzieli i słyszeli. Bo każdego dnia dołącza do naszej branży ktoś nowy, kogo nie było wczoraj i kto nie ma pojęcia o tych kampaniach, które robiłaś, więc każdego dnia trzeba informować ludzi, gdzie jestem, co robię, jaki mam szereg usług, w czym jestem dobra, dlaczego mają do mnie przyjść. Dokładnie. Jeszcze temat TikToka, co do którego mamy różne zdanie. Ja uważam, że TikTok jest przyszłością i nie umiem, nie rozumiem, nie przepadam, nie siedzę, nie kontempluję. Uważam, że to jest straszny pożeracz czasu, ale uważam, że od strony biznesowej jest niezbędny, ponieważ jestem święcie przekonana, że dzieciaki dzisiejsze i już takie nastolatki, paronasto, 18, 19, one też już siedzą na TikToku. Tam można się w ogóle uczyć szybkiej komunikacji, która została poniekąd przeniesiona na Instagram w rolkach, a jednak co TikTok, to TikTok. Tak, no ja raczkuję teraz właśnie w tych reelsach, czyli rolkach na Instagramie. Natomiast na TikToku uważam, że są na pewno większe zasięgi. Mm-hmm. Do większej ilości osób można dotrzeć, więc myślę, że to jest również kierunek, w który warto uderzyć, ale
nadal uważam, że tutaj Instagram daje nam nowe możliwości i po prostu trzeba wszystkiego spróbować. Angie twierdzi, albo przynajmniej tak zakłada, że tak może być, że historia z TikTokiem może być podobna do tej ze Snapchatem, kiedy Facebook chciał Instagram, kiedy inną, w sumie jedno i to samo, kiedy Mark Zuckerberg chciał wykupić Snapchata, dostał odmowę, stworzył Instastoriesy, które poniekąd wyrezały Snapchat. A teraz jest historia analogiczna z rolką, również powstała ewidentnie na wzór i podobieństwo TikToka, tylko wydaje mi się, że TikTok jest nie do pobicia i wydaje mi się, że TikTok może kiedyś przewyższyć Instagram. Wiesz dlaczego? Bo na Instagramie jest ta tendencja, żeby pokazywać wszystko takie wymuskane, wychuchane i po Photoshopie. I te filtry, nie żeby nie było ich na TikToku, ale sam klimat Instagrama już nas poniekąd zobowiązuje do tego, żeby wszystko było takie czyściutkie i idealne. A ludzie chyba trochę są tym zmęczeni. Ludzie chcą widzieć realnych ludzi, bo wtedy bardziej widzą siebie i wiedzą, że to nie jest reklama. Prostą codzienność też. Tak, dokładnie. I tym jest właśnie TikTok. I dlatego ja nie umiem w TikToka, słuchajcie. I cały czas się uczę i cały czas upadam i się podnoszę i potem znowu i nie chce mi się, ale staram się rozgryźć te algorytmy, ponieważ nawet na przykładzie naszych dziewczyn, Young Martinez, super dziewczyna, Gabi, wrzuciła filmik, na którym zdejmuje folię z logotypu Indigo. Ten filmik miał chyba jakieś 400 tysięcy wyświetleń? To niewiarygodne, bo wszedł viral. I po prostu, wiesz, zrobiła coś, co robili inni, czyli poszła takim trendem, który nazywa się viral i zdobyła takie zasięgi, co sprawia, że jest to trampolina dla twoich kolejnych postów, zdjęć, filmików, które będziesz wrzucać, no bo ludzie widzą, tak, i lajkują twój content. Szaleństwo. Dla mnie tutaj sposobem jest po prostu polubienie tego. Trzeba się też przyzwyczaić do tego, że jest to element naszej pracy. Trzeba się tym bawić, bo często jak prowadzę nawet warsztaty z mediów społecznościowych, widzę, że dziewczyny robią to po prostu na siłę, że muszę wstawić zdjęcie, że muszę robić to systematycznie. Tak naprawdę mamy materiału mnóstwo w codziennej pracy, w pracy z klientkami, czy nawet właśnie z życia codziennego, prywatnego. Możemy przy różny sposób to montować, więc po prostu powinno nam też to w jakiś sposób sprawiać przyjemność, żeby to robić z łatwością, a nie na siłę, i to jest jakiś sposób, żeby to po prostu zaczęło działać. Systematyczność to jest podstawa, bo tego jest mnóstwo, więc w jakiś sposób musimy się też wybić, wyróżnić wśród naszych odbiorców. Poza tym algorytmy działają tak, że lubią, kiedy ty regularnie coś wrzucasz i możesz nawet wrzucić genialną pracę, ale jeżeli potem nie ma regularności, powtarzalności, to niestety, ale algorytm dostaje informację, aha, nierzetelny użytkownik, nie będę w niego inwestować, pokażę pracę innych innym. Angie, opowiedz troszkę o twoich warsztatach, które prowadzisz właśnie z mediów społecznościowych. Warsztaty właśnie powstały z myślą o początkujących stylistkach, ale też o stylistkach, które prowadzą już swoje biznesy, swoją działalność, ale gdzieś nie potrafią się przebić, bo tak naprawdę staje się to dziedziną odrębną branży beauty, gdzie po prostu trzeba też działać prężnie. Nie wystarczy już tylko robić ładnych paznokci. Bo dokładnie. Ładne paznokcie robi naprawdę wiele salonów, dobrze szkoli wielu instruktorów, trzeba umieć się pokazać, trzeba umieć się wyróżnić i to nie jest jednorazowe, tak jak mówisz, trzeba to robić cały czas ze względu i na algorytmy, ale też na to, żeby budować wizerunek profesjonalisty, żeby nasi odbiorcy wiedzieli, że my cały czas się rozwijamy, że działamy w ten sposób rozwijać swój biznes. Dlatego pomagam dziewczynom zrozumieć, jak to jest ważne i tak naprawdę tego też trzeba się nauczyć, jak to funkcjonuje, jak to działa, bo wiadomo, wszystko, co nowe, jest dla nas trudne, niedostępne, ale tak jak mówię, dla mnie najlepszym sposobem jest to, tak jak ja sama prowadzę swoje media społecznościowe, że to jest jakaś forma takiej, no można powiedzieć, rozrywki. Kończę pracę, wiem, że jeszcze muszę zrobić jakieś zadanie, rozplanować sobie te posty, rozplanować treści, więc nie traktuję tego jako przymus czy przykry obowiązek, tylko jako część takiej fajnej pracy, bo później widzimy statystyki, widzimy realne efekty, tak, dokładnie, tej naszej pracy. A to jest bardzo przyjemne i motywujące. Chociaż trzeba też pamiętać o tym, że dzieją się takie historie jak ta obecna, która dzieje się już chyba od przeszło pół roku, czyli obcinanie zasięgów za nic. Pamiętajmy, że kiedy działamy w mediach społecznościowych, to mamy najbardziej niewdzięcznego szefa na świecie, czyli algorytmy. Nie masz pojęcia, co będzie jutro, więc ciesz się dniem dzisiejszym. I korzystaj z tego, że dzisiaj zdjęcie dobrze poszło, a kiedy jutro wrzucisz podobne i dostaniesz 1/3 lajków i 0 komentarzy, to wiedz, że z jakiegoś powodu zasięgi twojego konta zostały obcięte. Bo to, że duże konta firmowe, takie jak Indigo, które ma już 425 tysięcy obserwatorów, są obcinane od zawsze, to wiemy. No bo Instagram chciałby, żebyśmy płacili za wyświetlenia adekwatne do tego, ile ludzi nas zaczęło obserwować. No tak
takie, wiecie, nie do końca sympatyczne, ale już się wszyscy z tym pogodzili. To jest normalne, że konta firmowe, które są spore, nie mają jakichś super wielkich zasięgów, bo po prostu tak się dzieje. Ale w tym momencie podobno będzie tak, że również będzie to dotyczyć twórców indywidualnych. Ja myślę, że to będzie podobnie jak z Facebookiem, bo faktycznie kiedyś te zasięgi były ogromne, nawet przy małych kontach, tak? Mhm. Już nie mówimy o tych dużych takich kontach firmowych. I teraz na Facebooku z ilości powiedzmy 400-500 polubień, to jest 20-30, więc no facebookowe zasięgi są bardzo ograniczone, więc faktycznie tak jak mówisz, warto korzystać, dopóki jeszcze na Instagramie to fajnie funkcjonuje. Tak jest. I pamiętaj, że Insta Storiesy to jest najbliższy i najfajniejszy moment na zaprezentowanie siebie, bo zdjęciem, komunikatem, okej, pokazujemy, że potrafimy zrobić piękne paznokcie, ale storiesem potrafimy pokazać, że jesteśmy weseli, mamy fajną, pozytywną aurę, lubimy sobie zrobić czasem jaja, lubimy też na przykład podzielić się czymś, co jest ładne, lubimy pokazać piękny budynek, ładnie przystrojony tort, po prostu dzielimy się swoimi inspiracjami, a ludzie to lubią. Ludzie po prostu lubią oglądać ładne obrazki, ale wiecie, skoro już stwierdziłyśmy z Angie, że trzeba być w mediach społecznościowych, to bądźmy jak najbardziej świadomym użytkownikiem i wyciągajmy z nich to, co biznesowo jest nam potrzebne i starajmy się nie uzależniać, a przynajmniej robić to w jak najmniejszym stopniu. Mhm. Uważam, że też trzeba trochę zachować dystans do tego, co widzimy w internecie, bo musimy liczyć się z tym, że widzimy piękne obrazki, pięknych ludzi, piękne prace. Musimy cały czas mieć gdzieś z tyłu głowy, że rzeczywistość czasami jest inna, warto czasami z kimś właśnie porozmawiać osobiście, napisać do kogoś, żebyśmy nie dołowały się tym, że ja nie będę prowadzić mediów społecznościowych, bo moje zdjęcia nie są wystarczająco dobre, bo warto czasami pokazać też niedoskonałości, żeby faktycznie pokazać, że to nie wszystko jest tak idealnie, jak nam się wydaje. A inna sprawa, jeżeli prowadzimy salon i wystawiamy paznokcie, które wykonujemy pokazowo, a nie zarobkowo, to potem nie dziwmy się, kiedy przyjdzie do nas klientka, pokaże te paznokcie, które znalazła na Instagramie i powie, te poproszę, a ty powiesz, ale to zajmie 3 godziny. Ona powie, ale jak to w cenniku było 1,5? No i proszę, tłumacz się teraz. Tak, dokładnie. Często jest też sytuacja, gdzie przychodzą na przykład klientki, mówią, ojej, ja mam takie brzydkie paznokcie. Po to do nas ten klient przychodzi. My mamy zająć się tym, żeby one były piękne. Więc ludzie nie mają takiej świadomości, że jest to weryfikowane, co pokazujemy, że to nie jest cała prawda i wszystko od potrzeby pokazane, więc też nie możemy tutaj gdzieś się tym stresować i dołować. Czyli tutaj warto wspomnieć o zasadzie TikToka, gdzie życie prawdziwe i nieprzylukrowane, nieprzypudrowane ma najlepsze przełożenie na zasięgi. Ja myślę, że warto jest to też kultywować na Instagramie. A z drugiej strony jesteśmy w branży, która wymaga od nas estetycznych zdjęć. I weź tu znajdź po prostu złoty środek. Mm-hmm. No znajdziesz, tylko trzeba szukać. Trzeba szukać, samo się nie zrobi. Na koniec jeszcze chciałam przytoczyć pozytywną informację. Nawet w gąszczu dzisiejszych kont, których jest ogromna ilość, te wszystkie osoby, które jeszcze nie mają konta albo które dopiero dołączają do branży paznokci z racji wieku i zakładają swoje konta, słuchajcie, jest nadzieja. Mamy w Indigo 2 konta. Jedno prężnie działające, jesteśmy z niego, wiadomo, bardzo dumni, bo założyliśmy je dość wcześnie, w 2013 roku. I teraz uwaga, ucałowania dla Fetki, Eweliny Fedorowicz, ponieważ ona u Kasi Zbryńskiej, gdzie się kiedyś spotkaliśmy, mieliśmy takie półbiznesowe, półprzyjacielskie spotkanie, powiedziała mi i Darkowi, że jesteś takiego jak Instagram. No i my wtedy założyliśmy tego Instagrama. I wiecie, jest też taka zasada, że im szybciej go założyłeś, te największe konta, które dzisiaj znamy wszyscy, bo są to najwięksi influencerzy w Polsce, to są bardzo często konta, które po prostu zostały założone zaraz po launchu tej aplikacji. I to pomogło, bo ludzie po prostu wtedy jeszcze mieli mały wybór i wybierali tych influencerów i tak już potem się do nich przyzwyczaili. No i to stawia w dość nieuprzywilejowanej sytuacji konta, które zostały założone później. I tak też było z naszym kontem Indigo Szkolenia, które promują nasze szkolenia w centrali w Łodzi. My je założyliśmy bodajże w 2018-19, to już wiecie, tak dość późno. I one no niestety nie chciały już nam tak hulać, jak ten Instagram Indigo główny. I było troszkę smutno, że tam jest tylko 2000 polubień, ale z pół roku temu padło to konto w sprawne rączki naszej Adriany, która pracuje, nasza stylistka, też bardzo pozdrawiamy, Adę. I Ada na przestrzeni pół roku wykręciła, słuchajcie, zasięgi z 2000 do 12. I mało tego, zdjęcie, które wrzuciła gdzieś 3 tygodnie temu, miało 25 tysięcy polubień. Da takie się. Mało konto. Da się, słuchajcie, da się, czyli dla każdego będzie możliwość. Jest nadzieja, tylko trzeba po prostu kombinować i próbować rozgryźć te algorytmy i sprawdzać, co się akurat dzisiaj będzie dobrze klikać.
Tak, zgadzam się, tego trzeba się nauczyć. Fajnie jest też brać udział właśnie w takich szkoleniach, czy szkoleniach online, czy szkoleniach stacjonarnych, żeby gdzieś mieć pojęcie, w jakim kierunku iść. Oczywiście można robić to metodą prób i błędów, ale jest to wtedy bardzo czasochłonne i pracochłonne i często możemy się zniechęcić, że to nie działa. Natomiast jest kilka sposobów, które faktycznie pomogą nam rozwinąć te media społecznościowe i tak jak mówię, jest to nieodłączny element naszej pracy, więc musimy w tym kierunku też działać. Powiedz Angie, jak cię znaleźć w mediach społecznościowych? Na Instagramie angelnace_indigoeducator. Zapraszam. Zapraszamy serdecznie na szkolenia do Angie, a tymczasem Angie, żegnam się z Tobą i z Państwem również się żegnamy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku Indigo. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!